wspierający ze względu na prawdę, ze względu na los człowieczy, który jest tak okrutny wobec przedtem Żydów, teraz Żydów, niewidzialnych, homoseksualistów, niepełnosprawnych. Ciągle jest problem ofiary i problem ludzi, którzy tą ofiarę sobie upatrzą i muszą ją koniecznie w imię swoich przedziwnych, dlaczego tak nieuzasadnionych interesów zniszczyć, zabić, poskromić. Dla mnie problem ofiary i kata jest wstrząsający. Urodziłam się 10 lat po wojnie, więc przeżywam jakby to zakłamanie, którym karmiono mnie w szkole, na religii. Ciągle gdzieś czułam, że nie słyszę prawdy. Teraz, kiedy tą prawdę odkrywam, jest dla mnie jeszcze bardziej dramatyczna, ponieważ też mam stracony swój czas, stracony czas, który odzyskuję w tej chwili.